Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku na serii Sąsiedzi. Jest mój ulubiony sąsiad. Siemano. Dzisiaj jesteśmy w nowym odcinku u mnie. Następny będzie u mojego kochanego sąsiada. Mamy dużo spraw do wyjaśnienia, ale tak nie przedłużając, co dzisiaj robimy. Sąsiadzie, może ty nam powiesz, co dzisiaj robisz? No ja dzisiaj planuję tak. Oprócz, jak widzisz tutaj, o, przylepicie kamerka na głowę, to nagrywane. No, no. No, dawaj, dawaj. Ja muszę ten kisiołkę opróżnić do tego pryzmy. Dlatego, że no, na tym odcinku, u mnie na tym, będzie akcja kukurydza. Tak czy twoim? Twoim. Moim i chyba też będzie akcja ogólna na moim, to jest fajna tego dom. Więc no co trzeba zrobić. Podobnie do sąsiad? No podobnie ci. Dobrze, jesteśmy już. No. O, ja dzisiaj jadę przed ostatnie żniwa, teraz już nie wiem. I tak, kupiłem kombajn, kupiłem fara. Nie chcemy na tej serii robić żadnych akcji, jak było z sołtysem bezdomnym. Będę bezdomny, ma się dobrze, załatwiliśmy mu dom z sąsiadem, a sołtys jest sołtysem, więc chcemy się zajmować. Tak być takie po sąsiedzku na początku, u sezon czwarty, takie początek, gadanie o różnych rzeczach, to. Więc co, ja lecę w żniwa, będziemy wam różne tematy zagadywać, więc postaramy się zmienić. No. W ogóle trzy łapy i teraz przejdziemy do odcinków. Będą po dwa odcinki. Teraz były dwa odcinki z wiejskiego życia. Teraz będą dwa odcinki z sąsiedzi. Dwa skrapa. Co jeszcze będzie sąsiedzie? ETS. No i potem znowu tak samo. I może później się kiedyś pojawi Rafcik. Może. No. Więc będzie ciekawie. Jak widzicie, tam z tych krzaczorów, gdzie była kukurydza, przeniosłem te drzewa tu Ursusem, Linką, wszystko na moją łąkę, bo jak jutro, bo tu były wszystkie drzewa, o, jeszcze jedno drzewo zostało z naszej budowy, tutaj na gospie. Wkleję wam zdjęcie teraz, jak wyglądało przed naszymi gospodarstwami, ile to było drzew. I wszystko poszło na tą trawę. I niektóre się obsunęły na kukurydzę od sąsiada. I wczoraj to pozbierałem Ursusem, więc już idzie kosić. Kombajnista już jest załatwiony, więc będzie ciekawie. Ja będę ubijać. I wozić też. No, więc fajnie będzie. No. A powiedz mi sąsiedzie, ile tej kieszonki do ciebie to będzie? Dużo sypnie? Nie wiem, kurde. Mi się wydaje, że dużo sypnie. Był dobry moment na poszepnie? No, mogła być trochę wcześniej koszona, mi się wydaje. No tak, to robię na kieszonki, nie na ziarno. No, jakby na ziarno to już idzie kosić, ale tak na plewy to mogliśmy trochę wcześniej ją kosić, no ale... Wyszło jak wyszło. Potencjalny plon 11 tysięcy, ale na ziarno. No. I 6, 1 z hektara. Potencjalny zysk. Ciekawe. Dobrze, zobaczymy. Zobaczymy jak sypnie. Kurde, tak na wybojach buja tym Ursusem. Kombajn jeszcze nic nie zahaczył. O kurde. Jest już tu mój Ursus. Już z przyczepą moją czeka. Forsznita. Ale ten zestawik pięknie pasuje. I zacznijmy już kosić. Kurde, jestem ciekawy bardzo tym kombajnem kosić. Nakręcimy się tu. Tak, chciałam wam pokazać ten zestaw. Ja myślę, co ja będę robił? Ja myślę, że zrobimy po kiszące,
zrobimy akcję obornik, bo mamy bardzo dużo, jak ja, jak i sąsiad. Więc no, a powiem, nie, jeszcze nie mam obornik. No, jeszcze... Ja już tam ostatnio wybierałem sąsiadowi. Więc będzie ciekawy. Dobra, opuszczamy. I do kamera, dobra. Bo nam się ostatnio trochę buguje, ale dobra, już ogarniemy to. No, ale nie mam tego. No, dobra. Na dół, B. I kurde, zaczynamy kosić. Ja już nie mogę. A może tym panem, ja? No, moim nowym nabytkiem. Ty, fajnie się kosi. Tylko trzeba dobrze celować. O, GPS-a sobie włączymy. I kosimy. Teraz chodzi. To ale... Powiedzieć, że bardzo by się powiększyć wideo o górę, no wiesz. No bo tam nie. Tam idzie idealnie wjechać. Tylko wiesz jaki jest problem? Jest taki problem, że jakby ci to powiedzieć. Kurde. Taki jest problem, kurcze. Że tam od tej wody ta pompa ona trochę za bardzo wystaje, mogłaby trochę tam dalej dać. Ale tak to jest, a tak to jest git. No ale to trzeba kiedyś będzie go zmieniać. No to na pewno. Oborę. Czyli po prostu chciał kiedyś pójść na tej sali, zrobić taką większą oborę tam z tyłu gdzieś, albo on coś pomyśli, i w tej oborze to zostawić na asfalt, na promienie mocne, a tam na lewe. No to jest też dobry pomysł. Zawsze jakieś zarobę. Ja chcę w ogóle zmienić oborę za niedługo, bo na razie mam 20 tysięcy, więc chciałbym też coś kupić, jakąś inną oborę, bo ta, ona nie przyjmuje słomy, nie ma żadnego koryta na słomę. No właśnie. Koryta, no. Nie da się tam dać słomy. Dobra, może ma się przyznać, że mot nie jest za bardzo dopracowany. Ja byłam ruszona. No. Ale my się nie znamy na moddingu, więc nic nie podziałamy. A ty myślałeś kiedyś sobie w ogóle, żeby zrobić swojego moda takiego? Ja już raz zrobiłem jednego. Ale do 15 luksusa. To chyba była 60. Nie trzypek, nie trzypek. 19. No jest to na pewno trudno. A, nie wiem czy pytaliście, nie pytaliście, a na pewno przyjęliście kiedy let's play. No let's play już za niedługo. Ty, no właśnie, jeszcze przed scrapem będzie let's play, bo dawno nie było. A, no właśnie. I będzie tak, bo teraz bardzo lubiliście let's play, to była jedna z waszych ulubionych, że let's play to będzie taki dopełniać, jeśli nie będzie na przykład ma być dwa wiejskie życia, a nie uda nam się nagrać, bo mi wypadnie coś, no to wtedy let's play będzie takim dopełnieniem. Mhm. Więc będzie let's play. Powiem wam, że najdługo będzie przy budowie z let's playem. No, jesteśmy w trakcie robienia, już chyba 3 tygodnie nagrywamy, więc myślę, że wyjdzie perfekto. Ale długo? Dzisiaj jest, który jak to nazywamy? Dzisiaj jest 16 marca. 16, czyli 21 poniedziałek, jest pierwszy dzień wiosny i premiera tego kanału, tak? Pierwszego wiosny. Czyli to było u mnie. A czemu premiera? Czy premiera? Rocznica. 28 grudnia. Nie było chyba. Nie było to. No, 28 będzie 3 miesiąc mojego kanału.
Wiesz, co mi się najbardziej podoba, że ja se tu GPS-a włączam i ja se tu inny tempomat i nic nie robię. Spoko luz. To ma być realna seria. No, GPS włączony i jedno. Może prosto pojedziesz tam. No jak mam GPS-a, no to prosto jadę. Co tam kosisz? No właśnie, co? Chyba jęczmień, ale nie wiem. Tak, jęczmień na pewno. O, bo mam drugie pole jeszcze nie ma. No jęczmień, dwa pola jęczmienia. A jak zrobię te dwa pole, to jadę jeszcze na jedno pole na jęczmień i mam jeszcze owiec do koszenia i rzepak. I to chyba będzie wszystko... Czemu chciałeś taki mniejszy kombajn? Co? Czemu chciałeś taki mniejszy kombajn? No, to jest mój pierwszy kombajn. No tak, ale taki mały od razu, nie jakiś budynek. Sama jest. Wiesz, ja mam 20 tylko tysięcy, a wydatków jest dużo. Teraz prasę chyba mam, a jak nie mam, no to znowu trzeba kupić jakąś prasę. I to są wydatki i wolałem kupić tańszego takiego, ciąganego, niż wydawać dużo kasy na takiego fajnego. Ale myślę, że już w następnym sezonie albo na następnym już przerobię go. Normalnie kabinę mu wsadzę, nie będę kupować nowego. Tylko go przerobię, dodam kółka, ogarnę to, sąsiad mi pomoże, więc będzie ciekawe. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Kurczę. A będziesz tak... tylko żmiwarowić? Co? Będziesz tylko żmiwarowić dzisiaj? No fajnie by było ogarnąć dzisiaj całe żniwa. A co z tego zostało? No właśnie, nie mi zostało. Zostało mi te pole, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć pól, a siódme rośnie. No ale wszystkie nie będą na odcinku, tylko te najważniejsze, a reszta to ja będę coś robić, na przykład o, jak będą twoje żniwa kukurydzy, to ja sobie puszczę pracownika, nie pracownika, tego, ten co ci kosił też. Wiesz, tym klasem. No i on mi będzie kosił, ja no tam będę przyczepą podjeżdżał i ten. I będzie git. Będzie super, będzie git. Będzie właśnie na mój użytnik odwodnika załadowałem sobie ten, no przykręciłem te blachy i już do książki. No to git. Czyli ty się tam szykujesz. No ja już mam być. Szykuję tam, gdy trawę później jeszcze je włączę. No to super. O kurde, zjeżdżę mi kombajn. Mam zrobić. No spoko. Ale ja mam do koszyny, to jest pytanie. Ja mam... Czekaj. A ty masz wszystkie właśnie żniwa skończone? No i teraz się przebiegnę, wiesz? W bułach. Zobacz co na mapie. Na mapie, na escape'ie wszystko widać. Ty masz do koszenia pole 104, 26, 25, 169. To moje pole? Tak. Nie, to jest mój. Tu jest mój pole. Ty! Zresztą jedna pola, takie 4 paski kombajny. To git. 75 od sklepu. To git. Czekaj, 75 to jest twoje pole. Gdzie ty jesteś? No tutaj od sklepu. Od chłopu. To nie jest twoje pole. 75. To nie jest twoje pole. Jakie mam pole boskie? No, ty masz zielony. A! No. Sorry, nie na te pole popatrzałem. Czyli 75. Ja popatrzałem na
na te, jak on się nazywa, 79 i myślałem, że o to ci chodzi. Nie, 75. No, no, spoko, spoko. No to czekaj, tam... Trochę tego jeszcze będę miała tego przynia. No. Wiesz, jak coś, to zawsze ci kombajna mogę pożyczyć. Dokładnie, na razie zbieram słuje. A no właśnie, jakbyś coś kupował, to co, bizon? Aha, mu bizon nie wiem, dobra. No, czy tak mi się wydaje. Na razie... Polski bizon. Nie jestem bogaty. To ja będę miał 3 pola kukurydzy w tym roku, w tym sezonie? Aha, tam ty teraz kosisz, nie? No, no są 2 twoje. No i po twojej lewej są 2 pola. I teraz właśnie nie wiem, czy wszystkie na piątkę, czy robić jedno z nich na ziarno. No ale to nie są kukurydze. To jest kukurydza. Ty koło mnie. No, wejdę i chcę ulicą. Biegnę i tu. Na lewo. O kurde. Ty masz kukurydzę, tyle. No, w tym sezonie to ja przemawiam kukurydzę. Ja bym ci radził postawić drugą na kiszonkę. To czyli ja tylko do ciebie 3 pola kukurydzy. Chyba czy pola, że mam jakieś jedno, ty. No i ja... Nie, ja bym... Jeszcze mam łąkę do koszenia. Ej, chłopie, brakło mi na paliwo, paliwa. Nie mogę ruszyć ciągnikiem. Nie gadaj. Przywieziesz mi tu beczkę? A gdzie, masz na rozbię jakąś? No ta nasza, z rozbitym trzypekiem. A, czekaj. Możesz nie mijać, tylko uważaj, bo lubi się tam, no, piepa, piepa. Jedna się przydaje mi. Chłopie, ja tak ledwo jadę. Na 3 zęby. Tak to było. No to nie mam, się zawsze te... Nie prowadzę. Ile jeszcze pojadę, to pojadę, ale jak zgaśnie, no to... No, to nieźle, a już mi się samo nie skoczyło już w tym. No, a ja nawet nie wiem kiedy. Tylko nagle patrzę, wciskam fest gaz, a on nie chce jechać. No to fajnie. A nie minęło dużo sezonu. No ale to jest taki ciągnik, który wszystko prawie robi. No ten trzypiak to powiem ci, że fajnie się nie dzieje. Tylko uważaj, bo tam jest ośka urwana, żebyś, no. No wiem, bo mówię, że policja nie będzie tam. Ej, tak jeszcze mam 2 paski do przejechania. 2,5, 2. I dopiero teraz kończę 3. pasek, ostatni. I mam dopiero 95%. No, a ile mieści ten komór? Czekaj. 3, a 4. Chyba źle piszę. Czy ja mam do wypożyczonego? Nie. 3, gdzie to jest? Kombajny. No właśnie tak z ciekawości nawet sprawdzę. Ze swojej pewności. Może mam jakieś 3,5? Jak ty tu jesz? 1700 mieści. 1700. Ty, to jest tak mało. A mam 1600 w baku. No. Ziarnem. No, bym nie kupił. No czy ile tego będziesz miał? Z tego pola będę mieć gdzieś tak, no niecałe 2000. Myślisz? A, przynajmniej się 3 przejazdy jeszcze. Ej, brakło paliwa, nie umiem odpalić ciągnika. No to czekaj, jak jestem blisko. Zatankuj pojazd. Kurde. No nie umiem się ruszyć, akurat jestem przy zakręcie. A jedziesz skrótem czy główną? Dawaj tu skrótem. Skrótem, bo policja jeszcze chwyci tak na tej... Ile będzie serii tu siedzi? Ja już zostawię traktor do sypywania. No
Trzypek dawaj. To nie jest trzypek, to jest 50. Tak, mówiłem, let's play, zostawcie tego, już mam pomysł, jak to mogę odbudować. Zagospodarować. Ale będzie przebudowę, więc jak będzie zrobione, to będzie nagrywane. No. A teraz mieliśmy też taką przerwę od YouTube'a, ale już lecimy. O, jedziesz. Ta seria się wam właśnie wam podoba, to było nie? No. Więc się przyjęła już. No, ta się dość przyjęła. To mało ci zostało. No. Dawaj, podjeżdżaj. Uważaj. Czekaj, gdzie jest? Dobra, możesz jechać, full back. Uważaj na drzwi. Ale tego małego, twojego zielonego też. A ile tam jest w ogóle w małym zielonym? Nie, dolejemy, żeby nie trzeba. Nie, jest full back, nie musisz, bo ja go ostatnio tankowałem. Co? Zjechać, żeby zostawić go. Możesz jak na gospę, jeśli chcesz. Jak nie, to nie musisz. Jadę i teraz opowiem obłonie. Czy mogę obłonie? Tema! Tema. Mam taki znak. Taki znak pewnie. O, będziesz sypywanie na chwilę. Jak się o, stop! Dobrze, właśnie tak przyjemnie. Lepiej niż tam klasę? Nie wiem, jak lasem nie kosiłem nigdy. Kosiłem na odcinku? Nie, nie kosiłem na odcinku. Wszystko ci ten kosił. Ja miałem nim kosić, ale ja kupiłem wtedy fara. On był u mnie na gospie, ja nim tylko jechałem. Aha, a za to kosiłeś? Nie, tylko jeździłem. No, powiem ci, że na pewno różnica jest duża. No, kiedyś będziemy mieć takiego, to będzie super. To w ogóle zbył się tym kombajnem, bo się nie było, zostawił go na łące i stoi się. No, on tak. On ma dużo tych klasów. Jak mu jednego porobią... Ej, kluczyki z tego klasa są dalej u mnie. No, czyli możesz sobie pozwolić na to, żeby gdzieś sobie im pojechał, tak? No. On ma tyle tych klasów, że jak mu jeden zniknie, to będzie... To nikt się nie skapnie. Tam. Może nie. Może nie. Jeżdżę z tą przyczepą, bo nie wiem wysypać cię tego. Nie, co ja robię. O, skuterki stoją. To już znam. Bardzo. Dla kumatych. Plusik. Plus jeden. O co chodzi? No dawaj, sypuj, chłopie. Jest. Pierwsze sypowanie. Kurde, chyba się jeszcze... Kurde, ciągnie jak pumpa u Adama. Kurde. Chłopie, tak ciągnie gorzej niż twaróg. Kurde, jak do 12 to się sypie, to będzie super. Nie, no powiem, że na to kiedy mnie nie wiem. Kurde, ciągnie jak nie wiem. Ty, a to zmyślę, nie? Mam zrobić temę, a gdzie ja tę temę zrobię, w czym by? No u mnie możesz, w paszowozie. Wysyp se potem na gospie. Ej, wiesz co, możesz sobie tą resztkę wziąć. Tam co jest tego teneru. Ja sobie już zrobię sam. I będziemy git. Aha, tu jest. Tu muszę taki inny No, tylko tam uważaj, bo niekiedy trochę haczy o ziemię. No, zrozumiałem.
do tego 6 ton. Chyba, że to nie będę, tylko to przywiozę łóżkę. Dobra, łóżkę to przywiozę. A to ja się zrobię spokojnie. No to się to wysyp tą resztkę, co tam jest, weź to na łyżkę i łyżką tam do tego. Dobrze. Ja robię tylko po to, żeby wysypać później łyżką do tego, do morza właśnie. No, no. Bo nie ma co wjechać. No to co, do tego, do, znowu do wiatki pójdzie ten mer. Tam już masz wszystko, obornik, trawę. No, no. Cyk, cyk, cyk. I chyba teraz ostatni pasek będę jechał. O nie, prawie przyjmuję. Drogi dziurawe są te. Drogi dziurawe jest podłoga, jeszcze boli przyjmuj. O kurwa. Tylko teraz się będzie patrzeć, jak się TMR robi? Proporcje? Jedna słomy, jedna siana. Ale ja mam kostki. Co? Kostki. Ja mam kostki? Nie, nie mam. No to masz tam w ciągniku taką miarkę i tam sobie mierzysz. Najpierw dajesz siano, a potem dajesz tyle słomy, żeby było idealnie. Potem zapełniasz to wszystko kiszonką. No kurde, zostanie taki drobny pasaczek. No ogarniemy to. Ja nie mogę. Ja nie mam nikiem, nie? Tutaj. No. Ale zauważyłem. No brawo. Przecież tym twoim 60 byś nie dał rady. Jak chłopie, jak ten, jak to się nazywa? Jak czwórka ledwo dawała radę. Ty, w górę ruszyć? Upadł mi tam wałki. Widzowie, jeszcze tak na jedną info. Chcemy się bawić w szczegóły. Paliwo się skończyło, Bartek jedzie ten. Na przykład teraz patrzę na licznik, gdzie liczy kilometry. Jest, że mój silnik ma 90 stopni. Jeśli będzie miał na przykład ten silnik 100 stopni, no to trzeba zahamować, chwilę poczekać, aż się ochłodzi. Więc chcemy się tak bawić trochę w te szczegóły. Będzie ciekawe. Słuchajcie, jest opcja taka, że klikasz FNM11, dodajesz sobie paliwo, ale tak też można zrobić. Tylko wtedy ubiegłem sobie skąd to z 200 kół. No, no. A ja nie pomyślałem, bo koło mojego pola jest stacja, mogłem jechać, ale Kamila mi się nie chciało. Oczywiście. No, koło mi się chciało, ja na stację takie co sobie zapuszczę. No, no. Kurde, rozumiałbym, jakbym był na drugim końcu wsi. Ale kurde, być przy stacji, to się nazywa. I cały czas przy tym ładunku, nie? No. Ej, jak chwilę poczekałem z wyłączonym kombajnem, miałem 80 stopni, a teraz mam 92. Więc ciekawe. Tu to macie, widzę. Tu. Tu. Teraz ja sobie podjechałem poszowozem. Ej, ja później tam dam skutkę, nie? Nie musisz, to i tak resztka jest. No 30 prawie, masz. No spoko. Nikomu nie. Ja to muszę powiedzieć teraz. Nikomu nie obejdzie.
Poza te paliwo, że mi przywiozłeś. Tak, no dobrze. No w takim byście wzięli z 200, a u mnie będzie 0. Dobra, widzowie, pokosiliśmy. Już mamy 30 minut odcinka. Ja cię kręcę. Kto leci? Pamiętaj, jak się dobrze nagrywa. To pole nie należy do ciebie. Proszę bardzo, Barka, leży mnie na też fajnie. Przeleciała, teraz poszło. Jak to pole nie należy do ciebie? To do kogo? Aha. Do rodzica. Do niego należy pola. Czym to jest? Dobra, widzowie, daję tu pracownika, bo już mamy dużo minut odcinka oczywiście. Odstawiamy 60. Daję tu pracownika, bo nie chcę was zanudzać koszeniem takim żmudnym. Dobra, tu postawię kombajna. Kombajna, 60. A ty się tu baw, kolego. Co się dzieje? A ty w ogóle masz jakąś wielkę siana? Czekaj, skoczę na gospodarz i zaraz... Ja nie wiem, czy nie mam wiacie, ale chyba nie mam. Czy mi się wydaje, że po... No a, właśnie, chyba nie mam. A nie masz na oborze tam u góry? Na oborze do góry ma tylko sumę. No tak, idzie tak to zrobić. No, no bo... tak, do mnie chce zbożę, jak tu się dzieje. Te MR najlepszej pracy. To jest poldek. Nie. Wiem, że masz trawę, ale czy masz szalę? Ja nie mogę sięgnąć, na serio. Widzowie, krótkie cięcie. Chciałbym wam powiedzieć, że właśnie jak widzicie, trochę zmienione gospodarstwo, bo trochę porobiliśmy ze sąsiadem. Sąsiada już nie ma, bo urwał się film, bo nagraliśmy końcówkę i zaczęliśmy tu dużo rzeczy robić, sprzątać wszystko. Ja wywiozłem drzewo, takie różne. Zrobiłem też małą przebudowę. To wszystko na odcinku u sąsiada. Ja wam zapraszam do sąsiada. Dzięki za oglądanie. Na razie.